Cześć, tu Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Europa Universalis 4. Wciąż walczymy z Albanią. Ta wojna już się kończy powoli. Chociaż znowu wysrałem się z całego manpowera i zjebałem parę rzeczy w paru momentach. Ale to wszystko nie szkodzi. To wszystko jest do ogarnięcia. Ty, panie, może cofnij się z tego do Wiednia. Tam przynajmniej bunty już się nie pojawiają. A tutaj jeszcze jakiś mógłby być, a ty nie jesteś w pełni morale. Więc wolałbym, żebyś był gotowy, a jeszcze nie napiździł. Także wy to sobie oblegajcie dalej. Jest jeszcze co? Litwa, ty się zajmij tą prowincją najlepiej. Political crisis. Bywa i tak. Kalisz zajęty. Idziemy na Poznań. Aha, no tak. Trzeba przejść naokoło, dlatego straciliśmy Kalisz, bo zeszliśmy z niego. Takie tam bzdury. Bawaria, accept. Polska, decline. Palatynat, weź mi to Palatynat, skoro tutaj stoisz, weź to Palatynat. Poznań padł, bardzo dobrze. Kalisz. Świetnie. Beloved, o kurwa. Seriously? No wreszcie był przyzwoity. 3, 4, 3 to już jest spoko. No to chuj. Kolejny na pewno nie będzie lepszy. Chyba, że będzie. Ale to się nie zdarza raczej. Kolejnego może w ogóle nie być. Tak właściwie. Ten już 54 lata pewnie zdechnie i wszystko pójdzie w pizdu i wejdę w unię personalną pod Litwą. 1-4-2. No i chuj! Frajer jeszcze z average claimem. Co za skurwol. Dobra, zajęte wszystko. Pomoże, przyjmij pokój ze mną. Dobrze, bardzo dobrze. Oddawaj hajs, nie? Nie. Oddawaj prowincję, nie? Nie, oczywiście, że nie. Reparations, nie? Nic się nie zgodzisz. Dobra. To idź pizdu. Po prostu się odpierdol. Kto tam jeszcze został? Papal State. Seriously? Zapomniałem, że z nim prowadziłem wojnę? 18-27, oni się nie zgodzą. Ale chuj w dupę. Polska powinna zgodzić się już na wszystko to, co ja chcę. Dawaj jeszcze Mołdawię dowrzuć. Może jeszcze Kraków, nie? Może Kraków bez Mołdawii. Nie pogardzę Krakowiem. Kraków ma fortecę, Przemyśl ma fortecę. Następna forteca najbliżej to jest Lublin. Także... A, tu jest Podole. Parę prowincji sobie weźmiemy. Coś jeszcze zmieszczę? Tardów zmieszczę? Na stówkę nie wejdzie. Za drogie to wszystko. Tarnów byłby dobry. No ale chuj, pójdziemy z Tarnowa. I tak mamy 6 prowincji, to nie jest mało. Bawaria 22, Polska 44, Teutonic Order 34, Bohemia 25. Akceptowalne. Reszta będzie trochę mniej. Hajs. War Reparations, nie? Wasal. Następnym razem będę mógł ich zwasalizować. A nie, Mołdawię będę mógł zwasalizować, o to chodzi. Ale po co? Także to tyle, co mogę od was wziąć, no. Misja wypełniona. Kory poróbmy. Kraków trochę drogi. Ale to zrozumiałe. Diplomatic annexation cost, pewnie. Dawać. Polska idź pizdu, i Protector Brethren in Sieradz. Reduce over extension. Nie, to wszystko z dupy. Następną misję sobie weźmiemy innym razem. No dobrze, moje drogie armie. Ty idź na Przemyśl. Ty sobie idź na, nie wiem gdzie, a ty idź na jeszcze do Krakowa.
Litwa, Royal Marriage, tak. Papal State, accept. No i trzeba znowu odzyskiwać manpowera, którego spaliłem. Perfidnie. Sivas, szansa na bunt jest spora. Kiewian, separatist, to pewnie Marmaros. Przemyśl, Halicz. Okej. Okay. Ramazan. Adana. Tu jest Adana, okej. Okay. Można by to kogoś wysłać. Acz, cóż. Tego mogę tam wysłać, może w defensywie sobie poradzi. W razie czego. I Salzburgian to jest Salzburg, spoko. To tam... Ty możesz tam postać. No i powinno być w porządku, no. Wenis. No jak w Wenecji dam przemarsz wojsk, a oni mają wojnę z otomanami, to będą mi tędy łazić i zabijać otomanów. Może przy okazji zrobiło mi paru buntowników po drodze, okej. Okay. Raczej nie będą się zatrzymywali w prowincjach, w których stoi moja armia. O kurwa. I co się dzieje? Ja to wygrywam czy przegrywam ostatecznie? Oni mają zerowe morale, a ja mam samą artylerię. I przegrałem i straciłem całą armię. Okej, okay, okej. Okay. Przykro. Ale mogę zrobić kolejną. O, zaraz, nie mogę, nie mam manpowera. Dobra, no to nie mogę zrobić kolejnej. Aha, Wenecja chciała sobie Kretę wziąć. Jak to przyjemnie, Palatynat, że tu jesteś. Chociaż nie mam pojęcia, dlaczego tutaj jesteś. Sivas wybuchł, ale wcale nie wybuchł. National Institutions. 35 administrative... tak. Families left behind. No mógłbym sobie zrobić najemników, bo mam znowu fuj hajsu. Ale tych buntów znowu nie jest aż tak strasznie dużo, że miał sobie nie poradzić. Ani nie ma wojny. Więc po co? Ale Brandenburg naprawdę spory się zrobi. Brytan, i tak, ja z tobą poprawię stosunki, skoro nic nie robię akurat z moimi dyplomatami. Regencja, o kurwa. 13 lat regencji. No to w pizdu. Legitimacy spadło do połowy i spadnie jeszcze raz do połowy, nawet jeżeli to odzyskam w trakcie, kiedy tylko ten typ wejdzie na tron. Oj. To niedobrze. Czy wciąż jest tak, że jak ma się regencję, to nie można wypowiadać wojen? Zawsze tak było, czy nadal tak jest, trzeba to sprawdzić. Jakbym chciał wypowiedzieć wojnę na przykład Salzburgowi. Zaraz to jest Augsburg, tak, Salzburg to ja mam. Augsburg. While we have a regency council, we cannot start any wars. 13 lat bez żadnej wojny. Czy wy to sobie wyobrażacie? Jezu. Jaki to będzie spokojny wzrost. No, wiedziałem, że Wenecja wkroczy, kurwa, będzie mi marnować wojsko. To jest Litwa jeszcze. Ciebie. Peszty Sandbloks.
APS to wytrzyma. Tak się składa. Się dobrze składa właściwie, bo zapomniałem wyłączyć ten fort. Zajebiście zrobiłem. Straciłem kulturki akceptowalne, co może spowodować trochę spadek wszystkiego. Accepted cultures. Turkish chyba akceptujemy wciąż. Ale no cóż, cóż. Grecka, węgierska, austriacka, nic tu się już nie akceptuje. Szkoda. To co, w kolejnym odcinku, znaczy odcinku, w kolejnej serii grać Cyprem, czy może Ryukyu? O, to jest pytanie. Czy może niczym, może rzuca Europkę w końcu? Hehe. Zacznę kurwa nagrywać Simsy i Minecrafta. A to czasem to sobie myślę, że to byłoby śmieszne. Gdybym ja nagrywał Simsy, to na pewno nie byłaby poważna seria, ale może byłaby dosyć zabawna. Dobra, nie grałem w Simsy od Simsów jedynki, ileś tam naście lat temu, chyba. Były Simsy ileś naście lat temu? Może 10. Sam nie jestem pewien. Aha. Regency Council ucieka z miasta. To chyba nie jest do końca możliwe. Mogę stracić hajs nawet. Nawet mogę stracić hajs. Mi to w sumie nieszczególnie przeszkadza. Stracę hajs. To jest 1000 dukatów, ale ja mam trochę tego hajsu. Dalmatia, wyłączymy tą fortecę albo... Ej, te fortece kosztują mnie... Wyłączenie fortecy to jest 0,5 dukata więcej miesięcznie. To mi nie robi różnicy w tej sytuacji. Może ja po prostu zostawię te fortece włączone. Może nie od razu wszystkie, ale... To jest przybrzeżne, to niech będzie, bo tu sobie często lądują jakieś inne krajki. Tutaj jest jeszcze chronione przez moją flotę, która sobie patroluje tędy czasem. Więc jeszcze jest w stanie to ogarnąć. Nie ma sensu. Wyłączmy to w pizdu. Peszt jeszcze może zostawić. No, tu jeszcze może jakiś bunt być ewentualnie. To peszt zostawimy, ale... Dalmatię wyłączę. Mógłbym włączyć wszystkie forty. I to by mi trochę kosztowało. Ile by mi to kosztowało w sumie? Jakbym sobie zobaczył tutaj. Na 23 forty. Czyli byłoby to z 15 dukatów. 7 dukatów więcej, może tak. Aj, dobra, stać mnie. Chuj. Włączam wszystkie forty. Będę czuł się bezpiecznie. Jeszcze trochę tego pokoju będzie. To ile? O kurwa. 11 lat. Misja. Manpower reserves need to recover. To akurat mogę teraz dać radę zrobić. Nawet poprzednim razem dałem radę zrobić. Teraz tym bardziej. Nawet mogę w tym momencie dorobić tą nową armię. A nawet chyba dwie. Ale to poczekam, aż odzyskam trochę manpowera. Okej, wszystko ponawracane znowu. Kory też wszystkie zrobione, prawda? Tak. Litwa, jak stoisz z następcą? Właściwie to Litwa mogłaby chyba...
zrobić uniepersonalną mi, gdyby udało mi się mnie pokonać. Ja teraz mam trochę taki nie najlepszy. Tak. Nie najlepszy claim. Nation of Ottomans has started to become westernized. A to pizdzielce. Wybrali dobry moment w sumie, bo ja nie mogę ich zaatakować w chwili ich słabości. Jak się westernizują, to mają tam różne takie problemy. Co? Tak. Mają różne takie śmieszne problemy. W momencie, w którym się westernizuję, mógłbym ich teraz zaatakować, ale nie mogę, bo mam radę agencyjną. Zresztą dla mnie teraz cały ich kraj cały czas jest w chwili słabości. Military, okej. Także co, jeszcze trochę developmenta trzeba pierdolnąć. Więcej manpowera wciąż nie zaszkodzi. Gdzieś trochę więcej będzie? Dodaję? 537 oczywiście. Konstantynopol. Dawać jeszcze trochę. Krakowian separatist 80% w Krakowie. Oraz Polish separatist. Nowy Sącz. Dobrze. Staniemy tutaj. Wszystko będzie ogarnięte. Nie ma problemu. Strong military leadership. Ile ja mam Army Tradition? Aha. To co? Ja sobie pierdolnę dowódcę. I teraz mogę zmniejszyć sobie Army Tradition. Albo za kilka tylko punktów. Dobra, nie będzie, że stracę stabilność. 76. Wciąż nie tak dużo. Mimo, że ostatnio strasznie dużo, bardzo często muszę tego używać. Hajs. A, uniwersytet mogę zrobić. Local development cost minus 20%. To jest fajne. Acz nie aż takie fajne. Nie, lepiej zrobić manufakturki. Wszędzie manufakturki, wszędzie. Textile. Gdzie jest tu więcej warte? 52, proszę bardzo, 35. Sprzedane. Weapons 46, proszę bardzo, proszę. O, 60, bardzo ładnie. Wystarczy na chwilę obecną. Punktów na nie brakuje militarnych, więc weźmiemy jedynkowego. My nie będziemy płacić, więcej będziemy mieć hajsu, będziemy mogli sobie wziąć tyle najemników, że o kurwa, ja pierdolę. Również mogłem tą flotę jebaną zrobić w końcu. Flota. 75 statków mogę zrobić, mam 42. Można by to w końcu jakoś zmodernizować, nie? Chociaż można tutaj technologię... Szkoda modernizować teraz, nie? Cały czas tak mam. Również ta flota jest niezbyt przydatna, więc cóż. Wenecja, ty wzięłaś swoją kretę. Okej. Będę się atakował, to wezmę od ciebie tą kretę. Chyba, że nie wezmę, bo nie mam floty. Tak czy inaczej, agresja expansion raczej spadło już dosyć znacznie w tym, w tej Europie. 5. Bawaria. 27. No dobra, jeszcze jest jakieś. Education for Emperor. O. Zaraz, to jest jakieś ciekawe. The tragic passing of the previous Emperor has left Suleiman Kastrioti without a parent, but not without guardians or tutors.
Advisor serving in our character preoccupied. We've given him the best education available, the preparation of ruling Albania, hoping to gain favor and influence in the future. Many people try to serve as a primary influence. Ultimately, one of them is likely to succeed, impacting what sort of ruler Suleiman Kastrioti will turn out to be. No dobrze. To znaczy, że ty jesteś chujowy w czym? 1-4-2. To ja chcę oczywiście administracyjny jak najbardziej. Skoro jest taka opcja, żeby poprawił swojego skilla, jeszcze nigdy czegoś takiego nie miałem w tej grze. Żeby jakikolwiek mój dowódca mógł zmienić swój skill. Choćby eventem. O, mam trochę manpowera. To jeszcze niech wypełnimy tą misję i dopiero jak wypełnimy, to będziemy dorabiać armię. Kurde, mam tak mało punktu, powinienem brać dwójkowych chociaż. Mógłbym brać nawet trójkowych. National Unrest. 34,3 miesięcznie. Wciąż byłbym na plusie. A wezmę. Militarne nie jest tak bardzo potrzebne, chociaż jeszcze trochę manpowera zawsze mógłbym zwiększać, ale to... Nie wiem, czy to robi taką dużą różnicę w pojedynczych prowincjach zwiększać za tyle punktów. A Diplomatic ma jeszcze dużo technologii do nadrobienia. Może w Diplomatic się też zwiększę. Chociaż wtedy już będę na minusie. No to chociaż... Chociaż dwójkowy. Proszę bardzo. Żeby zredukować nadmiar hajsu. Ile lat ma ten skurwiel? 8. Co ta armia Wielkiej Brytanii wciąż tutaj robi? Mam wrażenie, że tu już naprawdę długo stoją. A, wojna z Polską. To znaczy, oni faktycznie to oblegają. No dobra. Manpower Reserve Nitury Kaure, świetnie. Improvisation Bohemia, nie. Incorporate Palatinat, nie. Jeszcze trochę... Trochę jeszcze niech się jednak nażre. No to... Military Technology. Royal Mortar. No i robimy armię. Dwie. Muszę zrobić ten template w końcu, 30 tysięczny. 8... To jaki to jest 30 tysięczny? 16, 4, 10. No i cacy. Ustawcie się tam w Serbii. Czy gdzieś. Widzicie, hajsu nigdy za wiele, gdyż cały czas można brać trójkowych tych dowódców, którzy są z czasem gry, im później w grę, tym drożsi, więc... Tak, plus 272%. Każdego roku plus 1% się zwiększa koszt. Tragedia. Karanie ludzi za bycie bogatymi. Znaczy za późny
okres czasu. A to w sumie śmieszne, no bo jak jest jakiś mały kraj w późniejszym czasie gry, jak ktoś na przykład zaczyna w jakimś scenariuszu nie od początkowej daty, tylko od jakiejś tam późniejszej, to ma problem. Zacznie z jakimś tam krajkiem z trzema prowincjami na przykład i co? Nigdy tego nie kupi, bo nigdy nie będzie miał pieniędzy na to. Diplomatic Reputation, no tak. Wszystko. Nie wiem, po co mi to potrzebne, ale muszę to ukończyć. A, miałem zrobić dodatkową armię jeszcze, oprócz tej. Bo mogę. Więc zrobię. A ty tutaj stąd to się wynoś na... Nie wiem gdzie. Na Halicz. Albo stój tam, nie wiem, tu. W pogotowiu zobaczymy, gdzie będzie potrzebny. Kurwa. O. Hajsu mało. A widzicie, tracę hajsa. Wszystko przez to, że dorobiłem armię oraz mam trójkowego tego chujka. Trzeba będzie go wymienić na dwójkowego niedługo. Koniecznie. A ten temu się nie zwiększyło, widzę. Administracyjne. Chociaż może po prostu jak ten event chain dobiegnie końca, albo na przykład jak osiągnie pełnoletność, to dopiero wtedy się zwiększy. Jest taka szansa. Zobaczymy. Przepraszam, że pokazać świat, skoro i tak się nie robię. Cities demand all rights. Pierdolę legitymację teraz. Już chuj. Nie będzie sobie bardzo niska legitymacja. I tak się zmieni, kiedy ten typ wejdzie. Administracyjne. Nie. Potrzebujemy jeszcze ideasy dokończyć. Będzie jeszcze tańsza technologia wtedy. Zresztą to jest głupie, to jest po prostu debilne dążyć do tego, wydawać masę punktów administracyjnych, żeby zaoszczędzić ich kilka. Ale cóż, muszę dokończyć drzewko. Chcę. Co nam się dzieje? Drzewko dokończone, proszę bardzo, dziękuję. Zajebiście. Circulation of hostile publications. Dobrze. Internal conflicts. Dobrze, bardzo dobrze. Trebizon bym sobie wcisnął, a to jest wasal Krymu. O, okej. A tu jest Trebizon dodatkowo. A tu jest, tu są Otomanie. Jak ja stoję z tym limitem wojsk w końcu? 17 wolnego. Można by zrobić kolejną armię. Pewnego pięknego dnia. Aha, dowódcę. A zróbmy. Chujowy. Po co komanuwer? Czyż może dobry przy ataku? To chyba zdaje się neguje te, jak ma się większy manuwer od wroga, to może zanegować przeszkody terenowe. Albania against subscrantism. Aha. Jebać prestiż w takim razie. Niech ta regencja się skończy, ja chciałbym coś pana pierdalać, a nie tak sobie. Sranie po krzakach.
Good advice. Jeszcze plus jeden advisors. Ja i tak mam plus jeden advisors z tamtych ideasów, to teraz ile ja mam advisorów do wyboru? Po czterech wszędzie. Chyba nie można mieć pięciu. Tak bym podejrzewał. Kiedy już urodziny, draniu? Może w styczniu. 252. No, to jest koszt technologii, który jestem gotów zapłacić. Trochę sobie to wszystko tutaj ponadrabiamy. Będziemy mieć jakieś fajne Absolute Monarchy. O właśnie, właśnie. To powinno być dobre. Trzeba będzie na to zmienić. Jak tylko będziemy mogli. A będziemy mogli bardzo niedługo. Postal Service. Diplomatic Relations plus jeden, okej. Okay. Wszedł na tron. Następca to 4-5-2. No dobry następca, w porządku, tylko ten wcale mu się nie zwiększyła administracyjna, więc co oni tam pierdolili z tym eventem? 4-5-2, no fajnie, fajnie. No to wolałbym, żeby wszedł jak najszybciej. I ma strong claim, więc... ty, mój drogi władco, możesz zostać szefem armii. I teraz trzeba by coś napierdolić. Obowiązkowo. Ale, że ten odcinek już jest taki długi, to możemy napierdolić w kolejnym odcinku. Na przykład otomanów, jak zwykle. Otomanów lubię najbardziej. A z drugiej strony moglibyśmy nawalić na przykład coś dla Palatynatu. Palatynat, słuchaj, ty masz tutaj jeszcze jakieś te... Masz na Alsace. Kory. I to byśmy dla ciebie zrobili. Masz tu Szampanie, Switzerland, Trier, Memmingen. Czy ty Brytanii, czy ty masz może kory swoje wciąż na to? Masz! Bardzo dobrze, to weźmiemy was na Kobeligerend i wam też coś odzyskamy. Tylko wy walczycie z Chinook, a to nie jest chyba problem dla was. Alsace, gdyby was atakował na kory i byśmy wzięli, że Szampania też. A Szampania, jaki ty masz sojuszników? Alsace, Spain, o kurwa. No dobra. Nie chciałbym z nimi walczyć, więc chyba raczej nie będziemy ich na Kobeligerend brać, ale prawdopodobnie i tak możemy wziąć te prowincje, więc... Tylko, że drożej. Kurwa, nie wpadaj wojny Palatynatowi, wypowiadaj wojnę Alsace. Heidelberg. Tak. Brittany, Brabant, też masz się przyda w tym regionie. Memmingen, Trier, Switzerland, Szampania, okej. Okay. Ale przydałoby się mieć wojska w tym regionie najpierw, więc myślimy tych typów. Gdzieś tam nawet ty się tutaj powinieneś zmieścić. Przejdź sobie na Mainz, ty sobie przejdź na Ansbach, ty sobie przejdź na tamto gówno, ty sobie przejdź na Salzburg, ty na Kraków. O! Dostał! Dobrze, nareszcie. 3, 4, 2. No i od razu wygląda trochę przyzwoiciej. Fajnie. No ja tylko teraz tego trójkowego można by zwolnić, bo naprawdę drogo mnie to kosztuje. Dwójkowy wystarczy. Prestige, inflation, reduction. Dobra, wziąłem na inflację. Trzeba jednak trochę hajsu mieć. Ruszajcie, ruszajcie, żołnierze. Rozstawieni. Dowódca. Masz tam królu. Ty masz tego i ty masz tego. Jesteśmy gotowi do powiedzenia wojny. Nawet to zrobimy. Litwa nie przyłączy się, ale to nie szkodzi. Jebudu. I teraz do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Kurwa.